Średnio msza święta trwa 1 godzinę zegarową. Rok ma 52 tygodnie, dlatego katolik spełniający tylko obowiązek niedzielnej mszy świętej w ciągu roku spędza ponad 52 godziny w kościele. To jeszcze więcej niż 2 doby nieustannej mszy świętej. Czy jednak katolicy są za Pan Brat z Eucharystią? Czy znamy wszystkie jej teksty, czy rozumiemy jej symbolikę oraz wiemy, jak wiele płynie z niej duchowych korzyści? Śmiem twierdzić, że nie. Coraz częściej słyszę prośby od ludzi wierzących, aby wyjaśniać im Eucharystię. Dlatego postanowiłem kontynuować swoje dzieło. Wydałem książkę Jak owocnie uczestniczyć we mszy świętej, która sprzedała się w 1000 egzemplarzy. Zebrała wiele dobrych opinii jako treść, po której inaczej patrzy się na to wszystko, co dzieje się na ołtarzu. A teraz wraz z ekipą Andrzeja Kocuby pracujemy nad serią ponad kilkudziesięciu wideo omawiających poszczególne elementy i symbole Eucharystii. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła. Dzięki tym materiałom audiowizualnym wiele osób głębiej zrozumie Eucharystię. W Polsce mamy ponad 10 tysięcy katolickich parafii, a w każdej z nich średnio kilkunastu służących ministrantów. Dzięki tym filmikom lepiej oni zrozumieją to wydarzenie, w którym uczestniczą. Poza tym mamy kilkadziesiąt tysięcy szkół, a przez to ogromną rzeszę katechetów, którzy mogą wykorzystać te filmy na lekcjach. Do tego setki duszpasterstw, które czekają na prostą, obrazową wiedzę o Eucharystii. Chcesz ewangelizować? Jeśli tak, to wesprzyj dobrowolną kwotą powstanie filmów, które później za darmo będą udostępniane na YouTube. Spraw, by najintymniejszy sakrament spotkania człowieka z Bogiem był jeszcze lepiej rozumiany.